tym filmie wysadzimy najmocniejsze TNT na Lightheada i spróbujemy odkryć jego słaby punkt i zarazem go pokonać. Spójrzcie, co ja tutaj mam w skrzynce. Nowe, lepsze TNT, które rozwalą wszystko na swojej drodze. Nawet jest troll TNT, TNT, TNT razy 5, lawa TNT, woda TNT. Zobaczycie, ile TNT jedno daje lawy i wody. Spróbujemy wodą go zalać i zarazem też później lawą. Jak to nie poradzi, to wtedy wykopiemy TNT, TNT razy 10, ogniste TNT razy 20, piorunowe TNT, dalej, dalej, dalej. I takie Chunk Buster, które jest bardzo mocne. Bierzemy krzesiwo i jedno nowe TNT, drugie. Teraz patrzcie, co to się będzie działo. Zaczynamy od tych mniejszych, oglądajcie film do samego końca. Jestem jak coś na nowym świecie, ale później przeteleportujemy się do świata Lightheada i tam wysadzimy jego cały dom. Zarazem też jego odkryjemy może ten słaby punkt, albo go pokonamy. Ja podpalę, to jest nowe TNT trolujące, nawet kilka. Jedna łapka w górę pod tym filmem, to jest jedno nowe, lepsze TNT w Minecrafcie. Kto teraz mnie słyszy, to kliknijcie łapeczkę w górę, a ja będę stawiał więcej TNT i więcej, i więcej. Każda jedna łapka w górę to jest jedno TNT. Kto może, to klika teraz za 3, 2, 1. Klikajcie teraz łapkę w górę, a ja to podpalam. Spójrzcie, co się stanie z nowym TNT trolującym. Wybucha w losowe miejsce, w inne niż którym powinno. Czekaj, odpalmy je wszystkie, może najlepiej tak. O, teraz polecie. To TNT wybucha w takich miejscach, tam gdzie nie powinno. W środku domku Lightheada to postawimy i wybuchnie w innym miejscu. Ej. Załóżmy, Lighthead ucieka, nie? I tak go dopanie do TNT, bo wybuchnie w innym miejscu losowym. A teraz teleportujące się TNT. A jak przejdziemy dalej, patrzcie, TNT, które wybucha teleportując się, nie wiadomo w jakie miejsce, na przykład to TNT. Nastawiamy kilka i podpalamy. Zobaczmy, gdzie to wybuchnie. Wow, jak Enderman. Ej, to TNT na mnie robi wrażenie. Ale jak szybko, to jest dopiero TNT trolujące. Spójrzcie, podpalam. Ono jak się teleportuje. Lewo, prawo, patrz, z tyłu za mną. Tu się przemieszcza jak Enderman. Jak szybko. Teraz wyobraźcie, jakbym postawił tyle TNT razy 100. 100 sztuk takich TNT. To kto chce to zobaczyć, to subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Lecimy po 600 tysięcy subów. Jakby ktoś teraz mógł kliknąć, ale z tym dzwoneczkiem to naprawdę byłbym wdzięczny. Jak wybiję 600 tysięcy subów, to postawię, nie wiem, 500 milionów TNT. Ja też w poprzednich odcinkach stawiałem 50 milionów, 10 milionów, to stawię 100 milionów albo 500 milionów. Co wy na to? Subskrybujcie, lecimy po 600 tysięcy subów dzwoneczkiem, jak coś. Teraz bierzemy te wszystkie TNT, zobaczymy, jak one wybuchają. Ja sobie je wezmę, wybierzemy najlepsze i idziemy z tym na Lightheada. Także oglądajcie do samego końca. Stawiam teraz TNT razy 5 i podpalamy. Widzowie, musimy znaleźć jak najlepsze TNT na Lightheada. Wow, ej, co to za wybuch. To było tylko TNT razy 5, a mamy razy 20, razy 100, razy 500 i razy 1000. A to razy 5 zrobiło tak ogromną dziurę. Aha, okej, okay, dobra. Co będzie dalej? Teraz przechodzimy do lawa TNT. Ja sobie tak myślałem, żeby Lightheada zalać lawą. Lawa bije każdego tak naprawdę. Pamiętam, że Sirenheada też biła, ale on był wytrzymały. Spójrzcie, ile dostajemy lawy. Jest troszeczkę tego sporo. Jakbym podpalił takich 5 sztuk, to by dało naprawdę dużo lawy. Tutaj mamy TNT wodne. Podpalimy, zobaczymy, ile da wody. Uwaga, zobaczmy. I... wow, okej, okay. Tutaj dało naprawdę sporo wody, więc też możemy go zalać bez problemu wodą, nawet dwa TNT wystarczą. Teraz przechodzimy do Miner's Delight, TNT, które się kopie. Możemy wszystko nim wykopać i one teraz wybuchnie, zobaczmy, gdzie, dokąd się dokopie. A, robi dół na dole, spójrzcie, tutaj się przekopiemy. Ile wykopało, widzicie? O, węgiel nawet zostawiony, nie wiem dlaczego. Więc też możemy, jakby Lighthead miał podziemną bazę czy coś, to możemy ją wykopać. Teraz TNT razy 10. Patrzcie, uważajcie widzowie, obserwujcie, jakie jest TNT według was najlepsze. To było, co to było? TNT razy 10. Okej, okay. Ale dziura dosłowna. Teraz fiery TNT, coś związane z ogniem. Szybko wybieramy i zaraz lecimy na świat Lightheada, wysadzić tamte TNT, ale wybiorę najlepsze, żeby wiadomo, za dużo. O, to jest też dobre TNT. Podpalę Lightheada i jego cały dom. Tam widziałem drewno, więc to będzie genialne. Okej, okay. Tu jest TNT razy 20. Coraz to mocniejsze. Też obserwujcie te TNT, widzowie. Które według was jest najlepsze, piszcie komentarze, a ja przypnę wam serduszko. Taka jest dziura po razy 20 TNT. Teraz będzie slime TNT. To nie wiem, co to robi. Zobaczmy, ja już nie pamiętam. Coś tam stoi, co tam. O, jaki wybuch. On co, wybucha drugi raz. Coś tam stało.
A to koń. Myślałem, że Lighthead. Kolejny raz wy... To TNT się dzieli jakby, leci cały czas w dół. Wow, nieprzerwane TNT? What? O co chodzi? Patrzcie to! TNT, które nie znika, dalej wybucha. Ale już nie robi dziury. Dlaczego? Co jest? Co z tym TNT się dzieje? Dlaczego dziury nie robi? O, i skończyło się. No, za dobre to TNT nie jest. Wyrzucamy. Nie chcę tego slime. Przejdźmy teraz do Light Storm TNT, Mining TNT, które się kopie, Flutter TNT. Tutaj TNT jest związane z piorunami. Możemy go walnąć piorunem. Jest naprawdę dużo możliwości, widzowie, nie? Wow! Ale ten piorun jest gigantyczny. Nie dość, że walnął mocno, to jeszcze dał ogień. Mamy dwa w jednym. Nice, ocencie to, widzowie, piszcie komentarze. Teraz Mining TNT. Ja już wiem, jakie wybiorę na Lightheada. Zaraz do niego lecimy. O, gościu malinowy, co to robi? Zapomniałem. Ja te TNT miałem wcześniej, widzowie, nie? Też na Sirenheada. Ale zapomniałem, tak długo nie wysadzałem TNT. Ja się czuję w tym żywiole jak ryba w wodzie, powiem wam. I to, co teraz zrobiło, to jest fajne. Ale możemy przekopać dół. I to dosłownie. Czy jakby na samej górze domku Lightheada to wysadzić? I by mu tak cały dom w dół rozwaliło. To było fajne. Flutter TNT, to mi się przypomina z zniknięciem dużego obszaru wokół. Okej, okay, znikło. I nic nie widzimy, musimy czekać, aż się zrenderuje. Uwaga, uwaga. Jest, patrzcie. Teren robi płaski. Czekaj, musimy to tutaj wysadzić. W tym miejscu to będzie lepiej widoczne. Patrzcie, co się stanie z tym terenem, z drzewami, z tą górką. Uwaga. Poczekamy, niech się robi, robi. Kwiatki spadają już tutaj po lewej, widzę. I 3, 2, 1. Uhoho, widzieliście to? Teren wyrównało dosłownie. Przeżyła owieczka, kolejna owieczka. Jak to zrobiłaś? Ej, Grażynka, halo, jak ty to przeżyłaś? Ona spadła chyba z góry. Ona jest w szoku generalnie. Patrz lewo, prawo. Oj, o co tu chodzi? Co się stanęło? Co tu się wydarzyło? Spadła z góry, z górki, czajcie. Ej, tu jest jakieś TNT Zeus. Podobne do chyba piorunów. Jestem bardzo ciekawy tego TNT, wysadźmy go. Bunkie Buster też bierzemy. Iris Strike zamieniamy. TNT razy 100 i Chunk Buster. Uwaga, a zobaczmy, co Zeus robi. Też jest tu piorun. Tak jak tam, w tym TNT Lightning Storm. Uwaga. Ej, to jeszcze jest mocniejsze. No i mocniejszy piorun, taki bardziej obszerny. Ale daje mniej ognia. Bunkie Buster, zobaczmy, co ten bunkier robi. Postawmy. Ale szybko się kopie. Wow, jaką dziurę zrobił. Patrzcie, jak to leci. Jak szybko. Jeszcze na dole wybuchło. Aż do samego bedroka. Okej, okay, to TNT też zapisuję. Lecimy teraz z Air Strike. To chyba będzie deszcz związany z TNT. I od razu po tym ostatnim, jak wysadzę TNT razy 100 i Chunk Buster, przechodzimy do Lightheada. Także oglądajcie dalej. Wow, deszcz TNT, ale jaki. O chłopie. O, jak to wybucha! Jeszcze na środku dało! Ile TNT tu mamy? Spójrzcie! Wow! Dalej wybucha! Aż mi Minecraft laguje! Każdej strony nawala! To jest deszcz TNT bardzo obszerne! Z dużej odległości! Zlagowało mi komputer i Minecrafta! Okej, okay, koniec jest! To był deszcz TNT! Spójrzcie, co to zrobiło! Ej, na Lightheada to rozwali nie tylko dom, ale całą jego miejscówkę! Tam, gdzie mieszka! Wysadzamy? Teraz przechodzimy do TNT razy 100. Albo nie, od razu najmocniejsze wysadźmy, bo nie ma czasu. Tam razy wysadziliśmy, teraz będzie Chunk Buster w tym miejscu. TNT, które od razu się podpaliło, znikło i musimy czekać. Patrzcie. Wow! To robi dopiero robotę. Wiecie co, po chwili znalazłem lepsze TNT, Biom Buster, którego nie było w skrzynce. Nie wiem, co to TNT robi. Czy wysadza pół świata? Czy laguje Minecrafta? Wziąłem, nie pamiętam w ogóle. Nie było tego w skrzynce jak coś. Zobaczmy teraz. Może to TNT będzie najlepsze. Po raz kolejny znikło, długo się odpalało. Nic się nie dzieje. Nie pamiętam tego TNT, nie wiem, co to robi, widzowie. Ło! Okej, okay, już wiem, co to robi. Gigantyczną dziurę. Bardzo, ale to bardzo szeroką. Aż do samego bedroka. Patrzcie, co to jest za dziura. Lighthead nie może tego przeżyć. A co jakby na koniec po domku mu to postawić? Przekonajmy się i chodźmy to zróbmy do jego świata. I jesteśmy.
Lightheadzie, gdzie jesteś? Mam coś dla ciebie, spójrzcie, jak ładnie sobie odbudował swój domek piękny, tam jest tego główka i latarnia, dom jako, to teraz zniknie, ej, coś tam chodzi, to jest on, wyszedł na zewnątrz, patrzcie, nie widzi mnie, patrzy się gdzieś, ej, mam plana, skoro on tam jest, to dawaj w środku coś wywalimy teraz, na przykład, nie wiem, podpalmy mu to, bo na dole ma drewno, patrzcie, TNT z ognia teraz. Wszystko się podpali. Uwaga, uwaga. I bum. Jest wszystko od ognia. Ale się szybko drewno podpaliło. Już tutaj leci. Cały dom jego się spali. Spójrzcie, jak to szybko się dzieje. Zobaczmy, co, czy na zewnątrz on widzi coś, dostrzega. Jest coraz bliżej. Zobaczył mnie. Okej, uwaga, to jest ten moment. Bliżej niego. Pyk, masz. Spójrz na to. Lightheadzie. Patrz na dół. Ziomek. Jogo go palło. Co jest? Co to za dźwięk? Co jest? Ej, jak głośno! Jak on zawył! Jak go to zabolało! Pierwszy raz taki dźwięk słyszałem! Co to było? Walę go raz z tego, ale jaki dźwięk wydał chłop ty! Dobra, teraz go podpalamy. Uwaga, zobaczymy, co robi ogień na niego. Teraz, w tym momencie. Jego to musiało chyba troszeczkę zabolić. Podpalamy. Co? On nie reaguje na ogień nawet! Spójrzcie! On się nawet nie pali! Ej, jaki jest mocny, oślepił mnie jeszcze w dodatku. Oślepienie 2 dostałem, nie wiem gdzie jestem. Nie widzę go. Kościół, co mnie oślepił. I się nie pali, dobra, to jego słaby punkt nie jest. Muszę czekać jeszcze 4 sekundy. 3, 2, 1 i znikaj, pyk, okej, już widzę. Oślepił mnie, ale ogień na niego nie działa. Dobra, to zobaczmy, czy lawa na niego zadziała. Uwaga, postawiamy blisko tutaj. Podpalamy. Ogień, ale jestem w szoku, że on nawet się nie pali. Uwaga, lawa. Też mu nic nie robi. Co jest? On sobie pływa w tej lawie. Patrzcie, rusza się. Też go nawet nie bije lawa. O co tu chodzi? Dobra, przechodzimy do Troll TNT. Koło niego nastawiamy tego full i podpalamy. Zobaczmy, jak dostanie z tego TNT Troll. Ej, ogień i lawa nic mu nie robi. Dostał z TNT, patrzcie, jak dostaje z Troll. Ale dalej żyje, tu nic nie... Dobra, stawiamy teraz wodę. Woda musi coś dać, uwaga. Teraz musi zadziałać. Chociaż woda, niech go uderzy. Utonie, czy coś. Jest! Co? Płynie do góry! On potrafi pływać! No nie wierzę w to. Chłop, co pływa w lawie, w wodzie, ogień go nie bije. To jaki jest jego słaby punkt, widzowie? Dobra, koniec tych żartów. Wysadzamy tutaj teleporting TNT. Patrzcie, jak to będzie się teleportowało teraz w jego domku. Rozwalimy jego dom. Nie ma takich rzeczy tutaj. Nie, nie, nie. Patrzcie, jak to się teleportuje. Pium, 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 pium. Jak to wybucha? To zanika nawet przy ściany. Wybucha w losowych miejscach, na zewnątrz nawet. Okej, okay, ale w środku nic takiego nie zrobiło. Dobra, to teraz może, mining TNT to chyba leci w dół, co nie? Uwaga. Kopie się w dół, czy nie? Tak, jak poleciało! Ej, jego pół domku już jest rozwalone. Z jednej strony widzowie próbuje odkryć jego słaby punkt. Ogień nie działa, lawa też, woda też. Mocniejsze TNT, przekonamy się zaraz. W tym momencie odpalam w środku jego domku TNT mocne. Widzowie, piszcie w komentarzach, co mogłoby być jego słabym punktem. Kto może, to napiszcie komentarze, poprzypinam wam serduszko. Potrzebuję waszej pomocy, jak coś, dobra? Odkryjmy jego słaby punkt wspólnie. I też napiszcie przy okazji, jakie TNT wam się najbardziej podobało. Jakie byście wysadzali cały czas, na przykład, nie? To piszcie, wam przypnę serduszka. Okej, to znika, to jest naprawdę mocne TNT. Powinno rozwalić jego pół domku. Czekamy, bo to musi się załadować. Jo-ho-ho, dobra. Połowa jego domu znikła tak o. Została tylko góra jeszcze i lekko dół. Teraz wysadźmy jeszcze mocniejsze TNT. Ale to może teraz na Lightheada. Gdzie jesteś? Właśnie, gdzie on jest? Halo, Lightheadzie? Lightheadzie, no nie gadaj, że on mi uciekł. Nie, 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 please. Lightheadzie! Halo, gdzie on jest? Wypłynął albo prawdopodobnie uciekł. Nie, widzę go, tam stoi. On wyszedł z tej wody, wypłynął po prostu. Gościu, jak ty to robisz? Lightheadzie, teraz jest twoja pora. Stawiam tutaj bardzo, ale to bardzo mocne TNT. I to jest Beyond Buster, który robi gigantyczną dziurę. On tego nie powinien przeżyć. Uwaga, jeszcze mnie oślepił w dodatku. No nie, na oślepieniu nie mogę tego zrobić, bo nie będę widział. Poczekajmy. Od razu lepiej, dobra, podpalamy szybko. Uciekamy.
blisko Lightheada, idealnie stoi, patrzy się na to TNT. Jest to bardzo, bardzo mocne TNT wybuchowe, robi gigantyczną dziurę. On powinien wyparować, powinien zniknąć. Dosłownie, uwaga! I... patrzmy, co się dzieje z nim. Czekamy, aż załaduje. Wow! Jaka dziura! Ale bardzo ciemna! Nie widzę, gdzie on jest. O nie! Ciemno. Czekajcie, bo tu nic nie widzę, mam przyciemniony ekran, ale mam pomysł, piszemy sobie tutaj noktowizja. O, będziemy elegancko widać, 8 minut, to wywalamy sobie, tego nie potrzebujemy, pijemy i zobaczmy teraz. Padł, nie ma go. Wygrałem. Elo. Nie wierzę w to. Stoi. Przeżył. Co jest? Łada, takie bum przeżył? No, nie wierzę. Widzowie, co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Nie wiem, piszcie mi, zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Wysadziłem najmocniejsze TNT. Nie wiem, poszukam jeszcze TNT lepszego. Może niech wysadzi pół świata w Minecraftie, albo może najlepiej cały świat. Może wtedy by zniknął. Nie mam pomysłów, o co chodzi. Dobra, walnę jeszcze lawę tutaj wokół niego. Utopię go w lawie, patrz to. O, podpalam wszystko od razu. Całą lawę tutaj. Jak on będzie pływał w lawie, to... nie wiem, odcinek się kończy. Uwaga. I oślepił mnie. I nawet go lawa nie bije, tak? Patrzcie, chłop co sobie pływa w lawie, widzicie? Jak się rusza? Pyk, pyk, pyk. I się przemieszcza jeszcze w lawie. Tego brakowało. Lightheadzie. Zobaczymy, co jutro. Może coś wykombinujemy? Musimy znaleźć jego słaby punkt. Więc piszcie komentarze, może to jutro zobaczymy. Subskrybujcie. Wbijajcie też na mój drugi kanał Smyslow Games, gdzie wysadzę tam 10 najmocniejszych TNT, pokażę wam je. To jest mój drugi kanał, możecie zostawić tam suba, to byłbym wdzięczny. Link do tego kanału macie w opisie pod tym filmem. Wbijajcie też na moją grupę na FB, na mojego Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Grupa na FB Smilex, mój Facebook, Instagram Smyslow. Możecie zobaczyć moje zdjęcia. O, na mojego Instagrama, że możecie wbić. Ja też wbiję na wasze profile. To byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie i do jutra. We'll be right back.